podświetlimy. Będzie mnie troszeczkę lepiej widać. Słuchajcie, myłem się. Jeszcze coś zapalimy? Dobra, jeszcze to wam zapalimy. O, teraz to aż mi prześwietliło. O, chyba tak lepiej. No, dobra. O. Witam. Ciszę sobie troszeczkę. Trzy oddechy. Tempo zawrotne. Dobra, wyjeżdżam tutaj od nas. Ze szwalni. Jestem obładowany towarem. Wiem, że już po prostu czekacie. Wczorajsza sesja, te urywki tylko z sesji, bo to są urywki tego, co będzie, co po prostu się szykuje. Jest jedna osoba, no udostępniamy, nie patrzymy, śpią, nie śpią. Ja nie śpię już dzisiaj od 3:30. Kończyłem sprzątać po sesji. Gardło mnie coś zaczyna boleć. Już teraz, jak będę chory, to będę chory. Może mi się połączy, to od razu jak będę... Kogo ja tam widzę? Nie widzę, nie znam. Proszę się przedstawić. Hej, Irenko. Witam. No ja już nie śpię 3:30, powiem ci tak. Masz teraz okazję porozmawiać sobie ze mną praktycznie sam na sam. Nikogo jeszcze nie ma. Nie śpię od tej 3:30. Byłem w pracy, przywoziłem część już tych rzeczy po prostu, co tylko mogłem powkładać do auta po pokazie. Justyna Fit, witam serdecznie, witam. Ja widzę jedną osobę na razie. Słuchajcie, już są dwie. Tutaj coś jest zrobione w tych papienicach. Mam nadzieję, że ten burdel się skończy w końcu tak porządnie, bo ten prezydent już ta, nie wiem co, 3 lata trwa tego budowa tramwaju. Główne ulice są pozamykane. Wiele firm popadało tutaj, mających butiki na ulicy głównej, zamkowej, warszawskiej. Tak, no tyle trwał remont. Kto mógł, to część, że podejrzewam, że opuścił, ale wiele firm, nawet nasza hurtownia fryzjerska jedna, tutaj, którą mieliśmy rzut beretem, można było iść w łapciach, że tak powiem, dziewczyny czasem wchodziły i kupowały nici. Zobaczymy, jaką temperaturę ma moja kawa. Zrobiona była o godzinie, czekajcie, 4 rano, ma teraz, muszę obrócić koniecznie ten ekran, ma 41 stopni o 7 rano, czyli nie stygnie aż tak bardzo, bardzo szybko. O 4 była zrobiona, mamy 7 za 2, więc 3 godziny ona ma 40 stopni i dolewałem mleka, co najlepsze jeszcze. No i co, teraz się dwóczka napiję. Cieplutka, co wam powiem, włączę wam światełko jednak, co wam powiem. Tutaj jest taki dzióbeczek z takim fajnym tutaj też od spodu otwieraniem, ale jak wkładacie usta pomiędzy tutaj te szczeliny, to jest tak, że nic nie kapie. Nie kapie. No jak kapie, to już jest niedobrze, jak kapie. Bo jak staremu kapie, to też niedobrze. Bo plamy będą zostawać. Wy się ulejecie. Witam, Izabello. Jadę. Wiem, że ty będziesz. Mam bluzy Art Deco ze sobą też. Myślę, że reszta produktów na stoisku jest. No na pewno nie ma wszystkich tych nowości, które wczoraj były na sesji, bo wiadomo, musieliśmy wszystko pod sesję, teraz będą stopniowo wchodzić w produkcję. Wszystko się zapytasz, wszystko się dowiesz. Padam, słuchajcie, umyłem się. Jestem dzisiaj tylko z kremem. Nie mam nic. To jestem naturalny ja. Tak, nie mam nic. O, słuchajcie. Słuchajcie. Wiadomo, nos mam czerwony od tego tarcia, po prostu tego wszystkiego, od mycia. Nie mogłem domyć jeszcze oczu, wydaje mi się, do końca. Jeszcze dziewczyny mówią, jeszcze nie zmyłeś tego makijażu. A ja mówię, wiecie co, ja nie wiem, to chyba trzęsła wodoodporny i tak dalej. Ja mówię, tego nie mogę wszystkiego podomywać. W ogóle to wczoraj poszedłem spać, jedną osobę mam, słuchajcie. A ja tu widzę już kilka. A ja poszedłem spać w tym make-upie, bo nawet nie miałem siły wejść pod prysznic. Zrobiliśmy później już ostatnie zdjęcia jeszcze z Danią. On się też zebrał, zostawił statyw. Ten statyw dzisiaj odsyłamy, bo nie będzie mógł pracować. Ten jeden dzień to sobie poradzę, ale wtorek już mamy znowu kolejne sesje. A ja mówię, spoko, wyślemy tam gdzieś, mają dostałem, jest, mówię, zapakuj, wyślij. Całe, wszystko będzie na mailu, wszystkie dane, przyjedzie po to kurier. Tak, co mogłem, to do auta wpakowałem, bo dzisiaj jest dużo. Coś wypakowywałem ze stoiska. Ja już w samolocie. A to skąd ty lecisz?
Skąd ty lecisz do mnie? Słuchaj. Skąd ty lecisz? Ja pitole. Gdzie mam gościa z zagranicy? To muszę kupić jakieś dobre ciacho, co? Będziesz głodna? Czy kanapkę ci naszykować? A może będzie chwila, połączymy się na żywo. Będziesz naszą kolejną ambasadorką Domu Mody Madalińskiego. No i co? Połączymy się, pójdziemy sobie dzisiaj do jakiejś tam restauracji na kawę. Co ty na to? O, do mnie! Ja pitole, zarąbiście! Kawka, dobra, pójdziemy na kawę. Nie, jak może, nawet jak coś jest możliwe, że ja zrobię tą kawę na stoisku, chociaż jest czajnik, wszystko. Ja piję, tam ktoś pił wcześniej cały czas taką sypaną kawę. Ja takiej kawy nie lubię. Na kawę idziemy. Na kawę idziemy, a dodać ciastko musi być. Ja cię zapraszam na kawę i ciastko. Albo ty na mnie na kawę, a ja ciebie na ciastko. I kwita. Będzie sprawiedliwie i już. I przedstawimy ciebie dzisiaj. To muszę podjąć telefon, a koniecznie podładować, bo wejdziemy na chwilę na live'a na pewno. Taki gość z zagranicy to musi być po prostu przedstawiony tutaj publicznie. No wiecie co, no samo po prostu życie tworzysz scenariusz. Nic nie mogę przewidzieć, nie mogę zaplanować. Ja wiedziałem, że ty się do mnie odzywasz, a ja nie mam czasu wszystkich profili przeglądać. Poza tym są pracownicy, którzy obsługują modę. Był weekend, wczoraj nadawaliśmy tylko my, także to wszystko było wczoraj od nas. A że dzisiaj oni dopiero przyszli przed chwilą do pracy. Kilka jeszcze było między nami wymian zdań, co mają zrobić, gdzie mają odpisywać, komu mają szykować paczki i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy te wszystkie paczki dzisiaj wyjdą, bo co były zaległości, jest już jedna osoba, ale kolejna musi być zatrudniona, nowa. Także ja puszczę chyba post. Najprawdopodobniej Michał też ma na tą chwilę zwolnienie do 18 jeszcze. Nie wiem, czy już będzie w stanie wrócić do pracy, czy po prostu nie da rady, bo po prostu ma problemy zdrowotne. No to zobaczymy po prostu, co to dalej będzie, tak? Fajnie by było, jak już wracał szybciutko do nas do pracy, no bo po prostu nie dajemy rady. Nie dajemy rady już po prostu tutaj. Tyle jest tego wszystkiego. Idziemy na całość. I fryzjera dobrego. Ale kawka i fryzjer. Ale tam fryzjer! No ja ci mogę troszeczkę, jak masz jakiś grzebyk i lakier, to mogę cię troszeczkę tapirnąć czy tam coś, tak? Spoko, jak jesteś bardzo powygniatana, to suszarki nie mam. Fryzjera tam nie ma żadnego. Umalowana podejrzewam, że jesteś. Jak nie, to się szybko sama coś tam wystylizujesz, umalujesz. Coś ci bluzkę, czy jakąś już damy Madalińskiego, żebyś już po prostu była w tym Madalińskim i tyle. Patrzcie dziewczyny, tak się po prostu zaczyna robić karierę. I tyle. Małgorzata Marcinczak, witam, witam. Wszystko wiem, co napisałaś, wszystko odłożę. Jak czegoś nie będzie, to nie będzie. Tyle jest paczek, że po prostu wiem. Aż się boję po prostu tam nawet jechać, ale dobra. Przynajmniej będę wiedział, że ustawiamy kolejne krojenie. Na to, co najbardziej zeszło i na to, co najbardziej pytacie. A te nowości, to ja nie wiem, kiedy on... Celka mówi do mnie tak dzisiaj. Czy ty zamierzasz uruchomić 3 zmiany? Bo tutaj po prostu już praca jest na 2. A co tu mówić po prostu o 3? Maszyn jest. Maszyn jest. Maszyn mam jeszcze wstawionych w rodzinnym domu. Skąd po prostu na pewno będziemy musieli te maszyny w najbliższym czasie zabrać. Potrzebne nam na tą chwilę szwaczki. Puszczę dzisiaj też post, albo zrobi już to ktoś z moich pracowników i współpracujących tutaj ze mną osób. Poszukujemy szwaczek, ale szwaczki oczywiście tylko i wyłącznie z okolic Pabianic, okolicznych tutaj wiosek, bo dojazd nie jest taki zły. Poczekaj, jak cię dupa mi się grzeje, już mi za gorąco, bo zaraz mam wrażenie, tutaj pozdrawiam Magdalenę, taką malutką Magdalenę. Teraz mi się przypomniała sytuacja, jak jechaliśmy, a ona sobie włączyła nogą podgrzewanie z tyłu i mówi, o ja pitole, jakoś mi gorąco się zrobiło w pupę. Się zastanawiała, co się tam stało. No ale już. Twój styl, Izabela. No. Powiedz, ile jest osób, bo ja widzę ciągle jedną. Fikiriki dzisiaj też do mnie napisał, że jedzie teraz taką długą trasę na tydzień. Pytał się, czy chce się spotkać w piątek. Ja powiedziałem, że tak, oczywiście chcę. Zobaczymy, co po prostu tam dalej będzie. Nie, chyba wraca z trasy w piątek i będzie mógł się spotkać. Poczekamy, do piątku jest kilka dni. A w takim tempie, jak to będzie po prostu i nikt nie przyjdzie nam pomagać, to zwariujemy po prostu u nas. Ale na razie ogarniają. Mam nadzieję, że jak już te paczki powychodzą zaległe, to po prostu wszystko będzie ok. Jak wam się wczoraj podobało? 12. No a ja widzę cały czas jedną. Czyli po prostu mi Facebook pokazuje jedną, wy macie 12. Musi być bardzo dobra między nami komunikacja. Co jakiś czas mi informujcie, ile jest osób. Wtedy będę wiedział, czy ten live idzie do góry, czy ma większą oglądalność, bo ja widzę ciągle jedną, jedną i jedną. I tak nic was nie mam tutaj, poczekajcie na górze.
nic się nie zmienia. Jadę ostrożnie, bo jestem. Krojownia. Słuchajcie, i już muszę zawrócić. Luz, bo dajemy do krojenia. Widzicie, jak to u mnie jest? Poczekajcie. Ale nie zawracam na szczęście daleko. Ja tylko wniosę tam na tą krojownię szablony, powiem wam, jak będzie. Nie będziemy się rozłączać, bo po prostu zbierajcie się. Zbierajcie dalej, udostępniajcie. Nie śpi Madaliński, nie śpi cała jego ekipa. Już 7 rano, to pobudka musi być. Jak ktoś ten, to może sobie później oglądać zawsze live, wszystkie są zapisywane. Wracam na krojownię. Krojownia, mamy kilka krojowni. Przejechałem, a mam szablon, dzisiaj rano go stopniowałem. Na tą kojarzycie, wczoraj nie wiem, czy akurat było to na Żywca, bo wiadomo, my jeszcze dużo mieliśmy wejść takich, gdzie po prostu już no, nie chcieliśmy cały czas, bo trzeba jednak po prostu uważać też na to, co się mówi podczas takiego wejścia na żywo, tak? Cały czas nie damy ubierać się, kontrolować. Pokoje pracownicze. Tu, sorry. Nic ze mną nie ma. Nie ma. Widzę lepiej. Słuchajcie, jestem bez okularów, ale widzę lepiej. Nie wiem, czy to stres, czy emocje, czy wszystko naraz. Dzisiaj wstałem rano bez okularów, ale najważniejsze, zakropiłem oczy nawilżającym środkiem. Myślę, że ten duży się dużo robi, ten środek nawilżający. Że przez to, że ja tak dużo schudłem, piję wodę, piję wszystko, ale jednak tą śluzówkę mi po prostu wysuszyło i przez to się chyba zrobił troszeczkę ten astygmatyzm u mnie, albo od leków. Ja za chwilę powiem wam tak, wejdę tylko na krojownię, na po prostu 3 sekundki, podaję szablon do ten, dzianiny już tam są, nie chcę się z wami rozłączać, bo to po prostu nie ma najmniejszego sensu. Paszcie sobie kawkę, czy co tam chcecie i tak dalej. Samochodu nie będę wyłączał. Mam nadzieję, że nikt go nie ukradnie i nie odjedzie. Zostawiam was w takim trybie. Okej. Okay. Zaraz będę, dobra? Czekajcie chwilę. Hejka, jest was już troszeczkę więcej. Ja widzę dalej jedną osobę. Jedną osobę widzę. Ile jest? Teraz będziemy mogli sobie gadać. Na ptoku się na ptoka się troszeczkę jedzie. Dobra, tu kręcimy. Jesteśmy. Hej, Aniu. Powiedzcie mi, idzie czy nie? Teraz widzę 9. Powiedzcie mi, czy poszło dalej, czy nas po prostu coś zatrzymało.
Musicie mi odpowiedzieć, zanim zacznę się uzewnętrzniać. Czy idzie nasza transmisja dalej? Ja wam widzę teraz 9 osób. Ania, kto tam jest? Właśnie poszła do krojenia bluzka. Zobaczcie, jakie tempo tego wszystkiego jest. Wczoraj widzieliście, jak trwała sesja. W sobotę ona była uszyta. Wczoraj była na sesji, dzisiaj już jest krojona. Będę wracał, to już ją odbiorę. Jutro już będzie uszyta. Może u mnie być codziennie jeden model. Tylko kwestia tego, żebyście po prostu kupowały te moje projekty. No bo jak wy nie kupicie, to znowu nam się magazyn za chwilę zapcha. Mam nadzieję, że już was na tyle wyczułem. W ogóle kobiety czuję, od zawsze czuję, tak? To, że wolę facetów, to nie znaczy, że nie wiem, w co ubrać kobiety, bo uważam, że to nie jestem pijany. To kawa. I od razu wam powiem. Poczekajcie, podświetlę wam jeszcze. A, tył nam zgasł. Tak, niech będzie widniej. O, jest. I od razu wam powiem. Nasze kubki termiczne. Zobaczcie, mam czarny z grawerem. Widzicie to? Może was tak nie widać. No ja tu już nic nie zrobię. Jest ciemno na dworzu. Lampa by się przydała. Lucy, widam. 9. Dobra, czyli wszystko idzie. I te kubki termiczne. Dla panów będą czarne, ale dla pań też może być czarny, nie? I będą złote. Już będę życie je zamawiać, bo poszły do graweru. Także kto chce być takim, poczekajcie, tak zapitala, może to ten tikiriki jedzie. Ja pierdzielę, zmiótłbym je po prostu tym tirem. Ja pierdyle, gonimy chłopoka, zobaczymy kto tam siedzi. Nie, tutaj nie będę jechał tak szybko jak ten szalony, no i zaraz się wpierdzieli czubek, bo tam jest fotoradar. Za chwilkę dosłownie. No i będzie mandacik, będzie. Zapytamy się fikiriki, czy dostał mandat. Oj, nie zwalnia, do 50. Oj, troszeczkę może wyczuł sprawę, chyba go informują, ale wydaje, poczekajcie, jadę 60, zobaczymy, czy utrzymamy tą odległość, bo jak utrzymamy, to go trzaśnie. Tak, ja już widzę nawet ten od fotoradaru, nie wyhamuję tak tirem szybciutko przed samym tym, ja jadę 70, a utrzymuję odległość, ja pierdyle. Oj, chłopak nagle zwolnił, bo ja się zbliżam. Dla mnie to on nie jechał ze 120. Na pewno ma mandat, bo aż tak nie zwolnił po prostu. Ja już muszę zwalniać, żeby mi nie trzasnęło. Poczekajcie, zaraz wrócimy do rozmowy. Chcę to zobaczyć. Jebnie fota, czy nie? Zwalniam już. Dobra. Oj, chłopczyku, mandacik masz. A na pewno jest załadowany ten. Na pewno, bo tutaj jest do 50, przejechał. Jak zapytam się teraz, czy to był fikiriki, może pędzi tak do mnie na tą randkę już piątkową. Trzeba się go podpytać, czy jest może z nami dzisiaj tutaj. Może nas po prostu ogląda i tak po prostu, nie wiem, wkurzył się czymś, że tak jechał. Teraz przyjeżdżamy koło fotoradaru, za chwilkę jadę już 44 dla świętego spokoju, żeby mi nic nie pierdylnęło. Mówcie. No i tak, no te są już nasze kubki termiczne, tak, już możemy gadać. Wskakujemy w rytm dalszej opowieści o wszystkich produktach, kurde, mody madalińskie. O, teraz widać, madaliński w pionie, madaliński stojący. Mówcie sobie jak chcecie, macie na kubkach błyszczący, piękny, ten napis wpada w złoty kolor, tylko docelowo, słuchajcie, ja zmieniłem ten napis, ponieważ tutaj była próba i jest on łącznie z tym. Ale to tak nie powinno być. Wydawało mi się, że to będzie dobrze. Docelowo będzie napis tutaj. Dlatego, że jak pijecie i się lansujecie, uważam, że tak, poczekajcie, zwolnię. I się lansujecie, to ten napis musi być widać tu. Z tej drugiej strony. On ładniej wygląda z tej i z tej. Teraz pytanie do was. Czy wolicie mieć z tej i z tej i chcecie zapłacić ciut więcej, czy tylko chcecie mieć z jednej strony madalińskiego w pionie, czy chcecie mieć z dwóch stron madalińskiego w pionie? Zadecydujcie dzisiaj. Nie wiem, ile tam jest osób. Każdy proszę, żeby się wypowiedział, kto jest na live. Dobra? Teraz Małgosia Marcinczak, bo wiem, że jesteś, powiedz mi, ile jest osób. I będziemy liczyć, czy wszyscy się odmeldowali i powiedzieli, kto jest... A kto jest za przód, a kto jest za przód i tył. Poczekam na odpowiedź.
żebym do TOKa nie dojeżdżał. 12, więc teraz 12 odpowiedzi czekamy, sprawdzimy, czy wszyscy są tutaj uczciwi i czy wszyscy tylko siedzą i obserwują. I teraz odwypowiadajcie się. 12 osób liczę. Przód lub piszecie przód i tył. Zadecydujemy dzisiaj za resztę. Później będzie na was, jak coś. Proszę się wypowiadać. Liczę 12 odpowiedzi. Przód czy przód i tył? Różne się skojarzenia z tym biorą. Bo przód, no, przód i tył. A może ktoś powie... Nie, to ma być inaczej. Przód, przód i tył i sam tył. Czyli trzy macie odpowiedzi możliwe. Przód, przód i tył i sam tył. O Boże, jak to się kojarzy. No ale już, decydujcie. 12 osób czekamy odpowiedzi. No i nagle mi zaczęło spadać. Jak ktoś ma udzielić odpowiedzi, to mi się zrobiło 9. Decydować. Małgosi jest 12 czy jest 9? No to teraz jedziemy. Sam tył, jeden głos. I tutaj musi być pod tym 12 odpowiedzi. Nic nie mówcie, tylko odpowiadajcie wszyscy, którzy są na live. Ja nikogo nie zabiję, słuchajcie. Mamy czas. Mamy czas. Jeszcze chwilę będę jechał do Ptoka. Sam tył, kolejna osoba, czyli dwie już się osoby odhaczyły. Kolejna. Kolejna odpowiedź. Jeszcze 10. Bo widzicie, ten będzie taki dla mnie, może być u mnie z przodu. Chociaż ja będę chciał z wami, rano będę chciał pić tą kawę, to jednak chcę, żeby ten napis było widać. Tak, wypowiedziały się już na razie 3 osoby. Teraz dalej. Jeszcze wymuście tutaj na koleżankach, kolegach, sąsiadach, nie wiem kto tam jest, po prostu kto to ogląda. Nie ma się czego wstydzić. Mówimy, jest to w końcu raz się zabawicie w projektanta. Ja też dostałem nieraz opierdol, bo... Znaczy, opierdol. Musiałem się też zmierzyć z tym, że coś zrobiłem, wydawało mi się, że będzie się to wszystkim podobało, później się okazało, że się nie podoba i nagle mówicie szersze rękawy, dłuższy przód, krótszy tył i tak dalej, i tak dalej. To jest ciężko zrobić tak, żeby wszystkim dopasować, dlatego czasem teraz was wolę pytać. Zresztą już nauczyłem się was czytać, słuchać, pytać. A tu chodzi też o to, żebyście po prostu też mieli w tym też swoją radość. A później powiem o tym nadruku, że jest z tej strony, nie jest z przodu, zadecydowało 12 osób, które były na live'ie w dniu tym i tym o godzinie 7 rano, bo nie spali. I nie będą mieli tylko do mnie pretensji, tylko będą mogli się wypowiedzieć na ten temat. Myślę, że nie będą mieli odwagi się was pytać, bo i tak to będzie na mnie, tak? Ale sprawdzimy teraz. Wzywam moje ladyski. No i widzisz, ty już widzisz, Kosiu, kto tam jest. Więc prosimy ladyski, proszę odpowiedzieć. Przód, tył, czy przód... Przód, przód i tył, czy sam tył? Wiecie, jak ja... To będzie to brzmiało u mnie, że wydrukowałem sobie tył. Powiedzą, że po prostu się... Jestem... że myślę tylko o tyle. O, patrzcie! Słuchamy, a wy piszcie. Tiki Riki, to dla ciebie. Prosto.
Madonny przerywnik był. Kocham tą piosenkę. Kocham Madonnę. I tyle. Teraz mam gumy wybielające zęby. No i po to, żeby mi trochę puściły po prostu te zęby, bo mnie tak boli. Słuchajcie, drętwe jesteście, kobitki, bo widzę, że się odezwały trzy panie. Ja też zrobię tak, jak uważamy tutaj z tymi trzema paniami. 16 osób, a nikt nie odpowiada. Przód, tył, czy z przód i tył. Zadecydowaliśmy, słuchajcie, nie będziemy się pitolić. Napis będzie na tyle, tylko i wyłącznie, żeby nie podrażać kosztów wiecie, kurde, teraz mi ciekła myśl. Czasem tak jest, jak leci radio, rozmawiam z wami, świeci mi światło, zbliżam się do ptaka, muszę zaraz wjeżdżać na ptaka i po prostu już myśli same się kołują, więc robimy w naszym robimy w tym kubeczku do kawy, który trzyma ciepło, którym tutaj macie podświetlenie z temperaturą kubeczka. Jaka jest temperatura w środku? Jak to się nazywa? Ja pitole. No to robimy w każdym razie pionowy napis. Pionowy ten napis madaliński. Przepiękny na czarnych. Na czarnych kubeczkach. Uciekła mi nazwa. Jak to się nazywa? Na czarnych i na złotych. Laserowo wypalane będzie napis madaliński w pionie, bo jak w pionie to po prostu to ćpnie się do góry, a wszystko co w pionie to jest dobre i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam was, miłego dnia. Ja mam teraz mnóstwo po prostu roboty i towaru do ogarnięcia i do podnoszenia na stoisko. Buziaczki, kubek termiczny, dziękuję bardzo, dziękuję. Teraz wiem właściwie, po co mają tutaj ci wszyscy prezenterzy w telewizji, po co mają tą słuchaweczkę, bo nie daj Boże się ktoś zatnie im na żywo, to po prostu pada wszystko i czasami ludzie się mylą, tak? Mylą się, uciekają im słowa. Wiem, że to jest kubek termiczny, bo znam, korzystam. Mam nadzieję, że mi się to po prostu bramka ci otworzy bez żadnego problemu. Madeliński wjeżdżak, to bramka się otwiera. Poczekajcie, bo ostatnio mi przywaliła, niech ona się zamknie. Wjeżdżamy. Jest, poszło do góry. Okej, okay, gites. I tutaj po to jest potrzebne właśnie, że ktoś ma kontrolę nad takimi osobami, które prowadzą na żywo. Obojętnie, słuchajcie, czy to jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Każdy z tych prowadzących, każdy ten speaker na bank jest podpięty w razie jakiejkolwiek wpadki, co ma zrobić, jak ma zareagować. Na niektóre rzeczy na pewno on musi zareagować sam, ale czasami na taki brak słowa, że ucieknie komuś myśl jakaś, to ktoś mu tam to podpowiada, a czasem ma dyktowany w ogóle cały tekst prosto do ucha, a on tylko jest taką osobą, która to dalej przekazuje. Buziaczki, pozdrawiam was, do zobaczenia, czekam na ciebie tutaj, na tą panią, która leci po prostu samolotem do mnie. Samoloty są super, 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 super. I idziemy na to ciacho i kawę i na pewno się dzisiaj połączymy. Myślę, że to już chyba co godzina będzie cały czas szło live z Madalińskim, bo co chwilę będą jakieś nowości i co chwilę będzie się coś nowego się działo. Bluzka dana, ja rozpakowywuję towar, lecę na boks i miłego dnia wam życzę. Buziaczki, buziaczki, buziaczki. Papa, wejdę do was, jak przyleci do mnie ta pani tym samolotem. Pa, 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 pa.